No i spójrzmy teraz na kolejne przykłady. No tak, po lewej stronie niczego nie zredukujemy, mamy dwa wyrazy, ale nie są to wyrazy podobne. Tak samo po stronie prawej, czyli musimy poprzenosić. Wyrazy z x muszą być po stronie lewej, a same liczby muszą być po stronie prawej. Czyli najpierw zajmujemy się lewą stroną i bez zmiany przepisujemy wszystkie wyrazy z tej strony, czyli po prostu minus 2x. Teraz przechodzimy na drugą stronę nierówności i patrzymy, gdzie tu mamy jakiś wyraz x. No mamy 4x, więc skoro 4x jest dodatnie po prawej stronie, to po lewej będzie ujemne. Czyli mamy odjąć 4x, znak większości, no i przechodzimy na prawą stronę. Po prawej mamy 8, czyli wyraz bez x, a chcemy przenieść minus 4, czyli jak po lewej stronie było ujemna, jak była ujemna czwórka, to po prawej będzie dodatnia. No i redukujemy wyrazy podobne. Minus 2 odjąć 4 to minus 6x. Jest to większe od 8 plus 4, czyli od 12. Dzielimy obie strony przez minus 6, a więc ponieważ dzielimy przez liczbę ujemną, to ten znak odwrócimy. No i mamy, że x będzie mniejszy od 12 podzielić przez minus 6, czyli od minus 2. Zaznaczamy to sobie na osi liczbowej, czyli zaznaczymy minus 2. Kółeczko będzie otwarte i nas interesują, uwaga, tutaj liczby mniejsze. Czyli liczby mniejsze są po lewej stronie, a więc tak wygląda ten przedział. No i możemy go odczytać, że to będzie przedział od, po lewej stronie mamy minus nieskończoność, czyli od minus nieskończoności do minus 2. Nieskończoności zawsze mają nawias okrągły, a na minus 2 mamy kółeczko niezamalowane, czyli też pojawi się nawias okrągły, bo minus 2 nie należy do naszego rozwiązania. Mamy przykład następny. Tutaj tak, po lewej stronie mamy minus 4x, 3x przenosimy ze strony prawej na lewą, czyli zmieniamy znak. Tu było 3x, a więc po lewej mamy minus 3x. Jest to większe bądź równe, minus 1 i piątkę przenosimy z lewej strony na prawą, zmieniamy znak, czyli odjąć 5. Minus 4 odjąć 3 to minus 7. X jest większe bądź równe, minus 1 odjąć 5, czyli minus 6. Obie strony dzielimy przez minus 7, czyli znowu liczba ujemna, znak odwracamy. Za pamięci od razu to zapiszę. Tu nam zostanie x, no i teraz nie otrzymamy liczby całkowitej, tylko ułamek. I pamiętajcie, że zapisujemy to w takiej kolejności, jak mamy, to traktujemy jako kreskę ułamkową. Przede wszystkim znak. Minus podzielić przez minus to będzie plus. Szóstka będzie w liczniku. To będzie kreska ułamkowa, a to będzie mianownik. Czyli otrzymamy 6 siódmych. No i to będzie nasze rozwiązanie. Zaznaczymy je na osi liczbowej. Czyli mam 6 siódmych. Kółeczko będzie zamalowane. I liczby będą mniejsze bądź równe. Czyli mniejsze znajdują się po stronie lewej. Odczytujemy rozwiązanie, czyli to będzie przedział od minus nieskończoności do 6 siódmych. 6 siódmych ma kółeczko zamalowane, czyli nawias ostry, a minus nieskończoność ma nawias okrągły. No i mamy kolejne dwa przykłady. No tutaj postępujemy dokładnie tak samo, czyli 2x musimy przenieść na lewą stronę, czyli otrzymamy 12x odjąć 2x, będzie to większe od minus 1 odjąć 4. 12 odjąć 2 to 10x, jest większe od minus 5. No i obie strony dzielę przez 10, czyli ponieważ dzielę przez liczbę dodatnią, no to tego znaku nie będę zmieniała. Tu mamy x, a tu będzie liczba ujemna przez dodatnią da nam wynik ujemny. 5 podzielić przez 10 to będzie 5 dziesiątych. No i jeszcze licznik i mianownik można podzielić przez 5,
czyli tu nam zostanie 1, a tu 2, czyli x jest większy od minus 1 drugiej. Zaznaczamy to na osi liczbowej. Nanosimy minus 1 drugą. Kółeczko będzie otwarte. No i nas interesują liczby większe, czyli w prawą stronę kierujemy nasz przedział. No i odczytujemy, że x należy do przedziału od minus 1 drugiej do plus nieskończoności. No i nieskończoność, wiadomo, nawias okrągły. Minus 1 druga też będzie miała nawias okrągły, no bo tutaj kółeczko jest niezamalowane. No i przykład ostatni. No, zwróćcie uwagę, że on jest troszkę bardziej skomplikowany. Więc żeby to łatwiej wyglądało i ładniej, być może dla Was, to najlepiej sobie najpierw zredukować wyrazy po lewej i po prawej stronie. Czyli mamy tak. Tu mamy minus 3x odjąć 2x. Po lewej stronie to będą jedyne dwa wyrazy podobne. Czyli minus 3 odjąć 2x to będzie minus 5x. No i jeszcze mamy odjąć 4. Większe bądź równe. I redukujemy wyrazy podobne po stronie prawej. Czyli to będzie wyraz podobny i to będzie wyraz podobny. Mamy minus 4 plus 2 to będzie minus 2. Dodać 5x. No i teraz możemy przenieść wyrazy na odpowiednie strony. Czyli minus 5x jest po dobrej stronie. To 5x przenoszę, czyli będę miała minus 5x. Przechodzę na stronę prawą. Minus 2 jest po dobrej stronie. A minus 4 przenoszę, czyli będę miała plus 4. Minus 5 odjąć 5 to minus 10x. Jest większe bądź równe. Minus 2 plus 4 to będzie 2. No i jeszcze obie strony podzielę przez minus 10. Czyli uwaga, dzielę przez liczbę ujemną, czyli znak odwracam. Tu będzie x, a tu będzie wynik na minusie. 2 podzielić przez 10 to będą 2 dziesiąte. No i można jeszcze sobie skrócić licznik i mianownik przez 2, czyli mamy 1 piątą, czyli x będzie mniejszy bądź równy od minus 1 piątej.